Mamy za sobą Pana wykład na 55. Kongresie Grupy WGN. Proszę nam powiedzieć, czym powinien kierować się pośrednik do spraw nieruchomości w ustalaniu ceny za świadczenie swoich usług? Zdecydowanie wartością, jaką daje klientowi. Każdy klient jest inny, każda sprzedaż jest inna, każda nieruchomość jest inna, każda sytuacja jest inna. Czasem mamy klientów, dla których ta sprzedaż jest lekka, łatwa i przyjemna. W zasadzie niewiele zrobiliśmy. Czasem są tacy, dla których musimy zrobić naprawdę bardzo dużo, żeby choćby przygotować ich nieruchomość do sprzedaży. I ta cena powinna odzwierciedlać wartość, jaką klientowi realnie dajemy. Wspomniał Pan, że aktualnie zarządza Pan firmą i prowadzi szkolenia. Czy brakuje Panu pośrednictwa nieruchomościami? To nie jest tak, że ja go nie robię. Nie prowadzę klientów od A do Z, bo kolidowałoby to z moimi obowiązkami. Natomiast ja jestem przy klientach na wszystkim etapie, pomagam swoim pracownikom. Zawsze kogoś w czymś trzeba zastąpić albo podpowiedzieć w trudnej sytuacji. Także de facto cały czas jestem przy kliencie. Bez tego trudno byłoby szkolić, bo byłbym teoretykiem. Jak wiemy, podnoszenie własnych kwalifikacji jest bardzo ważne. Panie Marcinie, czy lepiej poprawić jedną dużą rzecz, czy skupić się na kilku mniejszych? Lepiej jedną dużą i kilka mniejszych oczywiście. Natomiast dużo łatwiej jest poprawić kilka mniejszych, a osiągnąć przy tym ten sam efekt. Jeżeli coś nam źle idzie, to możliwości są dwie. Albo nie mamy do tego predyspozycji, wtedy trudno jest z tym walczyć, albo brakuje nam warsztatu i wtedy trzeba to załatwić warsztatem. Panie Marcinie, dziękujemy za ciekawy wykład, oczywiście oraz za przyjęcie naszego zaproszenia na 55. Kongres Grupy WGN. Dziękuję również.